Lekarze z Polski, Litwy, Rosji i Białorusi spotkali się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. To uczestnicy pierwszej międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej Edukacja, Nauka i Przedsiębiorczość w Ochronie Zdrowia. To pierwsze tak dużej rangi wydarzenie w suwalskiej uczelni. Spotkanie służy wymianie doświadczeń z zakresu ratownictwa urazowego. Jak mówi Zbysław Grajek, chirurg i wykładowca PWSZ, placówki medyczne z Rosji i Białorusi w ciągu ostatnich kilku lat przeszły szybką przemianę i dorównują placówkom krajów zachodnich. W efekcie medycy mają mnóstwo wspólnych tematów. Wczoraj już prowadziliśmy rozmowy takie zakulisowe, bardzo indywidualne z przedstawicielami szpitala, Centrum Rehabilitacji z Królewca, z dyrektorem tego szpitala. Rozmawialiśmy o systemie ochrony zdrowia, jak bardzo szybko u nich się zmienia. Muszę panu powiedzieć, że jestem zdziwiony. Te dyskusje, które my prowadziliśmy 20 lat temu, jak ma wyglądać ochrona zdrowia, oni podjęli z znacznym opóźnieniem, jakieś 2-3 lata temu i są w tej chwili na tym samym etapie jak my. Zaczynają wprowadzać system ubezpieczeniowy, zaczynają wprowadzać nowoczesne rozliczenia placówek medycznych z ubezpieczycielami, wprowadzają rozwiązania, które są obecne w niektórych krajach zachodnich. A więc mamy o czym rozmawiać. Andrzej Szpakow, kierownik Katedry Medycyny Sportowej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Janki Kupały, zwraca uwagę, że choroby i medycyna nie znają granic. Jak mówi, od lat lekarze z Białorusi i Polski konsultują trudne przypadki chorobowe i nikt nie odmawia pomocy. Jak dla chorób, tak dla medycyny, tak dla lekarzy, tak dla pacjentów granic nie ma. Z Polski można przyjeżdżać do nas i przyjeżdżają teraz turystyka medyczna. To samo i u nas, kiedy jest problem z pacjentem i my nie możemy pomóc, czy jest możliwość konsultacji w Polsce, to nikt nigdy nie odmawia takiej konsultacji. Można przyjechać i to zrobić. Lekarskim prelekcjom przysłuchują się też pielęgniarki i studenci. Honorowy patronat nad konferencją sprawuje Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk oraz rektorzy uczelni wyższych. PWSZ w Suwałkach, Państwowego Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie oraz Bałtyckiego Państwowego Uniwersytetu imienia Immanuela Kanta w Kaliningradzie.